punch block 1 i on zaczyna sobie bić, nie? Może tylko bić tamtą ręką, czyli standardowo blokuję, przechodzę i jestem tu, w tej pozycji, tak? I teraz z tej pozycji mogą się zadziać dwie rzeczy. Pierwsza to będzie taka, że on tą rękę będzie chciał wyrwać. Jak będzie chciał wyrwać, to nie pozwala, on się zaczyna szarpać zdecydowanie. Daj mi to otwarcie do wejścia do trójkąta. I druga, może być taka sytuacja, że on nie robi nic w tym momencie, tak? Ja tu muszę przyjąć inicjatywę sam. Czyli robię to prostując nogę, dociskając jego dłoń do klatki piersiowej i w momencie, kiedy robię świecę, puszczam rękę i mam znowu pozycję wyjściową, tak? Zrobimy drugą stronę. Czyli jesteśmy w tej pozycji, blokuję, przełapuję. Teraz wypycham jego rękę nogą, łatwiej mi jest złapać za nadgarstek, tak? Jak on próbuje złapać, wyrwać tą nogę, rękę, to mam pozycję wyjściową i to, co robiliśmy przed chwilą. Natomiast jak jej nie próbuję wyrwać, to ja prostuję, dociskam, idę biodrami w górę i przekładam nogę i mam pozycję wyjściową do trójkąta. Nie wypuszczania go z zamkniętej gardy, bo to, co robiliśmy przed chwilą, nie? Jak byliśmy tutaj, on zaczynał bić w tu, to ja zaczynałem pracować otwartą gardą. Tu już nie ma zamkniętej gardy teraz, tak? A przez ostatni czas pracowaliśmy nad tym, jak skontrolować go w zamkniętej gardzie, jak wyeliminować możliwość uderzania nas i równocześnie zdobyć przewagę albo bijąc go z dołu, albo kończąc go tymi trzema dźwigniami, które ostatnio przerabialiśmy. Dzisiaj natomiast zrobimy sobie dojście do trójkąta, czyli tak jak zaczynaliśmy z tej pozycji, czerwona strefa, tak? Tego nie chcę, bo on ma wystarczająco duży dystans i siłę do tego, żeby nas znokautować. Dlatego jak jest coś takiego, to ja od razu go ściągam, kontroluję barki, łapię, oplatam, podciągam jak gilotynę tą rękę i ta strona tak samo jak poprzednio jest odkryta, bo ja muszę kontrolować jego głowę, nie? I tak jak poprzednio robiliśmy wejście do otwartej gardy, blokując goleniem jego uderzenia, tak teraz nie otwierając gardy, zasłaniamy się znowu. Będzie chciał nas bić w tułów, to tu nie ma kąta teraz, tak samo, nie? Jestem schowany cały czas. I teraz z tej pozycji będziemy dochodzili do trójkąta. Pierwszej wersji. Kiedy to kolano jest tutaj, to jemu może przejść na myśl to, że będzie rozpinał nam gardę, czyli przedramię będzie. Tu nie będziesz, o właśnie, teraz tak, bo jak będziesz dłonią robił, to nie masz kąta, jesteś za słaby, bo moje kolano jest za blisko twojej klatki, ale jak położysz łokieć, tak, teraz jest mocny. Jeżeli zrobi coś takiego, to przejdzie mi gardę, nie? Jak rozepnę. Czyli jesteśmy na boku, i teoretycznie nasza noga jest podatna do tego, żeby rozpiąć, nie? I teraz jak ja czuję, że on wsadził tą rękę tutaj, to ja łączę nogi, czyli zaczynam zaciskać, tak? Kolana. Jak zacisnę kolana, to teraz wypycham biodra i obchodzę w górę, tak? I mam pozycję do trójkąta. I teraz ta praca jest razem. Dwie siły. Ściągam go nogami i równocześnie uderzam łokciem, tak? Uderzam go raz, uderzam go dwa i w którymś momencie przepinam chwyt i bawię się dopinając pozycję, tak? Czyli jesteśmy tu, w tej pozycji, tak? Czuję, że próbuję rozpiąć, hop, ściskam, tak? Kolana razem, biodra do góry i wspinam się tą nogą. Nawet jak tego dłoń zostanie tutaj, to mu nic nie daje już. I znowu, bum, bum, świeca, hop, bum, mam pozycję wyjściową. Pozycja startowa taka sama jak była, ręce na biodrach, tak, nie chcemy pozwolić, żeby zaczął nas bić, ściągamy, blokujemy barki, bo jak nie blokujemy barku, bum, dostaniemy z głowy, nie? Czego nie chcemy, czyli otwieramy, ręce idą w środku, przyciągam go nogami, blokuję go, owijam, łapię i idę do pozycji wyjściowej. I teraz z tej pozycji on poza tym, że może chcieć rozpinać mi nogi tak jak poprzednio, to będzie chciał wrócić do osi. Czyli będzie się odpychał z ręki na przykład i będzie chciał wrócić do osi, tak? A ja będę musiał za każdym razem skręcać się, nie? I teraz ja wiem, że on to będzie chciał zrobić, dlatego eliminuję mu tą możliwość poprzez zablokowanie
mu tej strony. Teraz go przez chwilę zatrzymuję w tym, jak będzie chciał wrócić do środka, bo tutaj mi się robi rama, nie? I teraz dolna noga na biodro, górna na górę. Jestem tu i mam naszą pozycję trapową. Jak będzie teraz chciał się podnieść, będzie mu trudno, dlatego że moje nogi go ściskają, ta pięta ma podpórkę na jego barku, pinczuję, ściskam kolana. Jak będzie chciał wyjść mocno, ja wyprostuję. O, widzicie, co mi daje? Natychmiast mi daje. Sam wszedł. Sam wszedł w trójkąt, tak? I to jest drugi przypadek, który robimy z zamkniętej gardy. Akurat teraz tutaj jest ta pozycja do trapowania, nie? Nieraz robi się też tak, że jak widzę, że on się z ręki podnosi, to tą rękę sobie mogę wykopać, jak chcę, jak sięgnę. Teraz akurat nie było to najszczęśliwsze, bo było jego ręka troszkę za bardzo z przodu, ale nawet jak będzie tak, jak była, będzie z przodu, będzie wychodził, to tego nie robię, po prostu idę wokół od razu, nie? Ale jak widzicie, nie jest to przyjemne dla juniora, bo ja cały czas ściskam nogami. Tutaj nie ma takiego, zrób wolno, tutaj nie ma czegoś takiego, nie? Ja nie otwieram nóg, tylko ta noga cały czas dociska, on pracuje. No, wyciskaj, on pracuje. I ja cały czas jestem tutaj. Znowu mam tą samą pozycję. Pamiętajcie, jeśli chodzi o łokcie, tak? Łokciami bijemy, skręcając przedramię w taki sposób, żeby wnętrze dłoni było skierowane do przeciwnika. W ten sposób ręka jest w dużo lepszym ustawieniu. Przedramię, mięśnie przedramienia zaczyna się zamykać na tą stronę. Tutaj jest goła kość. I uderzamy nie końcówką samą łokcia, tylko tą, powiedzmy, 2-3 cm tuż za końcówką łokcia, tak? Bo wtedy lepiej przenosimy energię z ramienia. Tu, bum. Skręcam rękę. I oczywiście pracuję w ten sposób, tak? Do góry i ściągam go, uderzając łokcie. Tak? Jasne? Próbujemy.